Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, czas na Prosto z kadru, czyli kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami Filip Bąk. Dzień dobry, oraz Wojciech Nelec. Cześć! Jak zwykle za sterami niezastąpiony Szymon Dopierała. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla was kilka komiksów, jak zwykle, ale też jak już przebrniemy przez szybką prasóweczkę, bo jest kilka ważnych rzeczy, które trzeba wam przekazać, koniecznie, będziemy mieć gościa dzisiaj w audycji. Któż to będzie, Filipie? To będzie Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, który jest organizatorem wielu komiksowych eventów, ale najbliższy, który będzie już za tydzień, to Dzień Darmowego Komiksu, czyli dzień, w którym będziecie mogli dostawać darmówki, jeśli tylko pojawicie się fizycznie w bibliotece. Tak jest. Oleg odpowie na nasze pytania, wyjaśni też wszelkie wątpliwości co do tego, czym jest ten dzień, w jaki sposób właściwie te komiksy można dostać i przede wszystkim, jakie atrakcje na was czekają podczas tej imprezy. Tak, i potem będziemy mieli przegląd przez komiksy. Na Facebooku wrzuciliśmy już zajaweczkę. Też zapraszamy was, jeśli macie oczywiście konto na profil na portalu społecznościowym Facebook. Tam na fanpage'u Prosto z kadru wrzuciliśmy filmik, zapowiedzieliśmy, jakie komiksy będziemy omawiać, ale tak przypomnimy, jest. Będą to... Biały jak śnieg z wydawnictwa Jumegari. Hawkeye z Egmontu oraz Miesiąc miodowy na safari z Kultury Gniewu. Tak i jest. Żebyście zostali z nami do końca, to Hawkeye'a omówimy po prostu na samym samiutkim końcu. A póki co, no nie traćmy czasu, prasóweczka, Pyrkon, który odbywał się w zeszłym tygodniu, którego organizatorem bloku komiksowego jest tutaj siedzący obok mnie Wojciech Nelec. No i ten Pyrkon rozpoczął tak naprawdę sezon na festiwale. Robi się ciepło, ludzie się chcą wychodzić z domu, więc to jest świetna okazja, żeby spotkać takich jak my, jak wy, czyli miłośników popkultury, miłośników komiksów, miłośników gier, filmów. No i oczywiście tutaj z akcentem na tych komiksowych fanów. Będziemy was zachęcać do tego, żebyśmy się razem spotkali, no na przykład w Warszawie. Tak, właśnie. Przede wszystkim mamy taką fajną informację, bo już zaczynają być ogłaszani kolejni goście festiwalu Komiksowa Warszawa, który już bardzo niedługo to się zbliża coraz większymi krokami. I uwaga, do Polski powraca, bo to już będzie jego druga wizyta w naszym kraju, Dave McKean, słynny ilustrator, który zrobił zdaje się ilustrację i zarówno wewnątrz i jakby i też ilustrację do okładek z serii Sandman Neila Gaimana. Narysował słynny Asyl Arkham komiks Granta Morrisona swego czasu, Biały Kruk, wznowiony niedawno. Zatem jeśli nie mieliście okazji za pierwszym razem spotkać tego brytyjskiego autora, macie idealną okazję, żeby spotkać go po raz kolejny. Zresztą też Team of wyda nowy komiks tegoż autora, więc jest idealna okazja, żeby podejść, zdobyć nowy autograf na zupełnie nowym komiksie. Na fanpage'u Komiksowej Warszawy możecie znaleźć wszystkie inne szczegóły na temat imprezy. Tam znajdziecie też ogłoszenia premier, gości, będzie też między innymi śledziu. No naprawdę, ogólnie... Zestaw polskich autorów. Dokładnie. No, jak zwykle, ale jakich za to autorów. No, i tak, jeśli chodzi o kino, to pamiętajcie, że właśnie kontynuacja Strażników Galaktyki, Guardians of the Galaxy Volume 2 właśnie jest grane w kinach. Nowy film z Marvel Studios. Koniecznie odwiedźcie, dajcie znać, jak wam się film podobał. Ja jeszcze nie byłem, planuję pójść, nie wiem jak ty, Filipie. No ja również, jest to punkcik w moim kalendarzyku. No widzisz. Pamiętajcie, że też komiksy z Guardians of the Galaxy możecie znaleźć w wydawnictwie Egmont. A jeśli jeszcze chodzi o filmy, to nie zapominajcie, że za niedługo Valerian również, którego wydania zbiorcze dodrukowuje Taurus Media, więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji, to koniecznie zaglądajcie do sklepów z komiksami, patrzcie, czy już się pojawiały, no bo nie ma to jak sobie odświeżyć komiks przed premierą filmu. I porównać, czy adaptacja jest wierna właśnie papierowej historii. Tak jest. I na sam koniec gorąca informacja chyba właśnie... Ale upał się zrobiło gorąco. Tak. Słuchajcie, zostały ogłoszone
ogłoszone nominacje do nagrody Eisnera. To są takie Oscary dla komiksów. Tak, najbardziej prestiżowa nagroda w Stanach Zjednoczonych od nazwiska Willa Eisnera, autora wielu, wielu komiksów, ale między innymi też książki poświęconej komiksowi. No i też autora, ojca terminu powieść graficzna. Tak jest. Słuchajcie, do tej nagrody w kategorii najlepsza nowa seria został nominowany tytuł Mockingbird, który był pisany przez Chelsea Kane i rysowany przez Katarzynę Niemczyk. Zatem gratulujemy naszej rodaczce. Narysowała komiks, który został nominowany do tak prestiżowej nagrody. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Możecie znaleźć bez problemu listę wszystkich nominacji na chociażby stronie Comic-Conu, gdzie, jeśli się nie mylę, właśnie tam na następnej edycji będą rozdawane właśnie te nagrody. Możecie sobie spojrzeć, ile innych również autorów się tu znalazło. A może to wkleimy na fanpage prosto z kadru? Dokładnie, wkleimy na prosto z kadru w komentarzu do naszego najświeższego wpisu z filmikiem. Tak, jeśli mielibyście jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa, przypomnę, będzie to Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu, no to szybko piszcie właśnie na naszym fanpage'u prosto z kadru na Facebooku, przypominam, ponieważ będziemy się z nim łączyć już za chwileczkę i już za momencik, a rozmowa nie będzie trwać przez całą godzinę, tylko przez paręnaście minut. Także jeśli coś konkretnie chcecie wiedzieć, no to szybko logujcie się, no chyba, że jesteście już zalogowani, znajdźcie prosto z kadru i piszcie. Dokładnie, ja jeszcze odpowiadam, czy komiksy będą darmowe? Tak, będą. Będzie ich dużo? Tak, będzie dużo, starczy dla każdego. Dokładnie. Zresztą zawsze starczało chyba dla każdego. To było tak, oczywiście to jest ograniczona liczba, wiadomo, ale zawsze jest to tak organizowane, przynajmniej do tej pory, że żeby każdy mógł dostać, więc... Tak, są jakieś partie, do wszystkiego się dowiemy, ale w sumie jeszcze tylko taka informacja, no bo Dzień Darmowego Komiksu, no wiemy, że Biblioteka Uniwersytecka Czytelnia Nowa ma parę tysięcy tomów. Już ponad 11 tysięcy. Już ponad 11 tysięcy komiksów i te komiksy nie będą rozdawane. To nie jest tak, że macie szansę jakiegoś, nie wiem, właśnie Arkham Asylum, które potem zaniesiecie do podpisu w Warszawie. Nie. To będą przygotowane przez wydawnictwa, ale również przez bibliotekę. Takie, no, krótkie zeszyty, ziny komiksowe. Wszystkiego zaraz się dowiecie. Dokładnie. Zostańcie z nami. A póki co, mamy jeszcze coś do zaprezentowania? Nie, myślę, że to jest wszystko, co chciałem przekazać. To w takim razie, słuchajcie, zapraszamy was na pierwszy kawałek muzyczny, a do naszego gościa przechodzimy już za momencik. Halo, halo, czy jesteśmy już na antenie, Olku? No, cześć, jestem, witam wszystkich. Przypominam wszystkim, że naszym gościem jest Aleksander Gniot, który jest organizatorem Dnia Darmowego Komiksu, który odbędzie się już za tydzień w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dokładnie tak. I w zasadzie, no, od czego by tu zacząć? Bo myślę, że grono atrakcji, ale myślę, że od najważniejszego, tych darmowych komiksów. O co chodzi z tymi darmowymi komiksami? Faktycznie są za darmo? No faktycznie, wystarczy przyjść i go dostać. Nie trzeba wysyłać fotek na Face'a albo robić innych dziwnych rzeczy. To nie jest konkurs, po prostu przychodzisz, pokazujesz komiks, który chcesz, dostajesz go, jak chcesz następny komiks, ustawisz się na koniec kolejki i tak w kółko. Komiksów będzie około 3000 w tym roku. Proszę. Więc tam, no, idziemy w górę i na pewno nie zabraknie. Więc zawsze je rozdajemy w dwóch turach. Pierwsza jest o 10:30, druga o 14:00, tak żeby dać każdemu szansę. No więc tutaj spokojnie. Proszę, zarówno rano i po południu każdy może przyjść i skorzystać. 10:30, to trzeba będzie szybko wstać i ustawić się już w kolejeczce, bo żeby złapać te najlepsze kąski. A czy, no okej, 3000 komiksów, czy potrafiłbyś wymienić te najciekawsze, na które warto się czaić? Zależy, kto czego szuka, no bo ci, którzy lubią komiks amerykański, ten super bohaterski, no to będą się ustawiać po te, bo Dzień Darmowego Komiksu w tej chwili trwa w Stanach Zjednoczonych i te same komiksy, które dzisiaj są rozdawane u naszych przyjaciół zza oceanu, no to za tydzień będą rozdawane u nas. Myśmy przeprowadzili takie głosowanie, top 10 z tych ludzi, ludzie na to sobie głosowali, na te komiksy, które chcą właśnie podczas Dnia Darmowego Komiksu otrzymać. No i wiadomo, że jest tam Super Hero, czyli na przykład będzie tam Przygody Kapitana Ameryki, będą komiksy od DC, tam będzie Wonder Woman i
Co tam jeszcze? Będzie Dragon Ball dla fanów mangi, kolejna kontynuacja, nowe wydanie, Atak Tytanów, Guardians of Galaxy, jeszcze Lady Mechanica, no i Buffy sobie ktoś tam, ludzie też pozamawiali. No i z ciekawszych rzeczy jeszcze komiks Star Trekowy. Fan klub Star Trek bardzo silnie głosował i wygłosowali sobie komiks Star Trekowy. Ale fajnie, bo to słyszę, że będzie dzień darmowego komiksu jednoczyć fanów i mangi, i komiksu amerykańskiego, również tutaj fanów science fiction. Także wymieszanie kulturowe, można powiedzieć. No, dokładnie tak, ale to że tak powiem, tylko ten nurt amerykański sobie zmieniłem. Natomiast co roku ogłaszamy, że robimy zina, taką antologię polskich twórców. No to jest taka, powiedzmy, no, dla niektórych dla szansa, żeby się pokazać, a dla starych wyjadaczy, żeby nadal gdzieś tam istnieć na rynku i pokazywać, reklamować się dalej, więc czwarta już odsłona, tym razem darmozina, też jest szykowana, ma około 40 stron i też dosyć ciekawą zawartość na, myślę, wyższym poziomie niż dotychczas. A oprócz tego, co jeszcze? No bo w samym darmozinie, no to znajdziecie pracę na przykład Anny Krztoń, czy patrzę, muszę podejrzeć tutaj jeszcze, mamy Edytę Bystroń, mamy Grzegorza Pawlaka, ludzi od Inkognito, mamy też taką zajawkę komiksu Zgroza, który niedawno miał premierę na dużym poznańskim festiwalu. No i jakby mógłbym na tym skończyć, no ale ponieważ my się rozwijamy, to oprócz tego jeszcze zostaną wydane trzy dodatkowe komiksy, też darmowe. W jednym to będzie seans Grzegorza Pawlaka, bardzo taki krótki, ale ciekawy komiks. Graficznie też jest super zrobiony. Będą Cienie na słowa Agnieszki Szymańskiej, która debiutowała gdzieś, no przynajmniej w naszym zinie w zeszłym roku. No i będzie kolejna część Zadara Filipa Bąka. Zbieżność nazwy jest całkowicie przypadkowa. Tak, przygotowałem. Filip, ty tak. Tworzysz komiksy? Tak, rysuję co roku, mam Niemożliwe. Przyjemność. Wcale nie recenzowałem twojego komiksu, jak ci nie było na antenie. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że to są komiksy dla dzieci, ale zawsze przechodzą cenzurę, tak żeby stały się komiksami dla dzieci. Tak, Olek jest katem na moje pomysły. Ojej. I potrafi zmienić scenariusz o 180 stopni tylko po to, żeby dostać. Ale nie, jest bardzo przyjemnie oczywiście. Wszystkie poprawki zostały naniesione, także jeśli słuchają nas rodzice, chcieliby właśnie Zadara dla swoich podopiecznych, to mają w tym momencie pewność, że cenzura jest zachowana. Olku, ja będę miał do ciebie takie pytanie, nawiązując do pytania naszego słuchacza z Facebooka, łączące się. Jest pytanie, czy na imprezie będzie obecny Łukasz Kowalczuk, czy w zinie, czy na imprezie. I też niezależnie od jakby odpowiedzi, chciałbym się dowiedzieć ciebie, jacy goście będą, jacy autorzy będą na imprezie. Znaczy, odpowiadając na pytanie numer jeden, to tak, Łukasz Kowalczuk będzie sprzedawał swoje rzeczy, tam już szykujemy od dawna mu stoisko. On jest zresztą autorem okładki darmozina i plakatów, które reklamuje imprezę, jeżeli ktoś wyjdzie na profil facebookowy, może tam sobie to obejrzeć. I też będzie okazja, żeby posłuchać, jak Łukasz opowiada o komiksie i przy okazji posłuchać panów z kultowego wydawnictwa Bazgrole, że będą z nim robić taki, powiedzmy, podcast na żywo. Więc to też będzie taka... No i same Bazgrole, czyli twórcy przygód Nieustraszonego Kurczaka Radka i innych tam fajnych komiksów też będą na naszej imprezie. Będzie z nimi można przybić piątkę, coś tam kupić nowego, bo ostatnio bardzo, bardzo płodnie się tutaj komiksowo spełniają. Przyjadą ludzie od Inkognito, przyjadą ludzie od Disa, będzie... No i mamy nadzieję, że dopiszą również autorzy zina, którzy właśnie w nim gdzieś tam opublikowali swoje prace. No, czyli możemy... To będzie okazja też do zdobywania autografów od razu na darmozinie, tak? No tak to właśnie jest wszystko zawsze ustawione i po otrzymaniu darmozina no, wypuszczamy ludzi prosto w ręce rysowników, którzy mogą tam sobie autograf złożyć od razu rysunek. Oni się czują świetnie, no bo bezpośrednio ktoś do nich przychodzi po autograf.
czytelnik, przyszły czytelnik właściwie, bo jeszcze nie wiadomo, co tam jest, nie ma możliwości podniesienia darmozina już o jakieś tam parę złotych, tak? Rozdawany jest za darmo, no ale wiadomo, że jak tam jest ładna bryska czy autograf, to kto wie, za parę lat to może być warty krocie. No to na pewno. Na pewno. A Olku, powiedz mi, jakie, bo to już jest kolejna edycja tej imprezy, jak ona jest odbierana jakby przez bibliotekę, przez innych pracowników biblioteki, czy ta impreza jest ważna dla nich, skoro się jakby nie było wpisała jakby już w kalendarz fanów komiksu? No tak, jakby jak już nie muszę przekonywać, czy nie mamy z tym problemu, żeby przekonywać tutaj pracowników do kolejnej komiksowej imprezy i czy Biblioteka Uniwersytecka przystoi, że tak powiem, zajmować się komiksami. Także powiem tak, no przyzwyczaili się. I na szczęście jest to sobota, więc biblioteka nie jest taka obłożona, więc tak, jak najbardziej już gdzieś to tam w świadomości naszej, no komiks to jest to, co nas powoli zaczyna wyróżniać na tle innych bibliotek, tym bardziej, że no, nasza kolekcja komiksów jest w tej chwili chyba już największa w Polsce. Jaka to jest liczba? Bo ostatnio było około 10 tysięcy, potem przeczytałem, że ponad 11. No tak, bo to stale rośnie. Robimy zakupy, dużo skuwa do nas egzemplarzy. Takie prawo jest w Polsce, że każdy komiks, no każdy w ogóle wydawnictwo musi trafić do biblioteki, a komiksy oczywiście gromadzimy, a jak wiecie, sami no liczba jest coraz większa, więc w tej chwili to jest około 11 tysięcy. No i tyle. A to od razu myślę, że warto w tym momencie zaprosić, ponieważ każdy ma prawo, żeby normalnie w tygodniu poza imprezą komiksową wpaść i sobie poczytać w czytelni Nowa. Jak to trzeba, co trzeba zrobić, żeby móc wejść do czytelni? No, to jest tak, że no, pierwszy raz jest zawsze za darmo, więc tutaj pierwszy raz kusimy i uzależniamy czytelników, bo jak się raz wejdzie, to już nie można wyjść. Nie, no ale tak żartując. Oczywiście no, takie są przepisy Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, również na Politechnice, że trzeba zapłacić 12 zł na rok akademicki i można dowolnie korzystać na miejscu, bo komiksów nie wypożyczamy do domu. Jesteśmy czynni codziennie do 22, więc właściwie nie ma wymówek, że coś tam ktoś nie zdąży. I po prostu trzeba przyjść, zobaczyć, nawet jeśli się komuś wydaje, że przeczytał wszystko, to potrafimy łatwo jeszcze ma trochę do przodu. Tak, na wiele tysięcy sposobów tak, można udowodnić. Dużo, prowadzicie jakieś statystyki, ile osób was odwiedza? Wiesz co, tak, statystyki są prowadzone, ale nie mam ich przed sobą, także nie chcę z kapelusza ich wyciągać. Mamy jakby coraz więcej tych odwiedzających, mamy też stałych czytelników, którzy przyprowadzają następnych. Ale mamy też ludzi, którzy przychodzą po to, żeby się w tej atmosferze komiksów pouczyć. Mówią, że dobrze im to idzie, bo czytelnia jest, no przez to, że to są no, komiksy, gdzie ważna jest ta forma graficzna, ona jest po prostu bardzo kolorowa. Gdzieś tam są poustawiani superbohaterowie, jakieś figurki stoją, więc to wszystko tworzy taki ciekawy klimat. No a ostatnio można nawet sobie przyjść i porysować, bo firma, która zajmuje się tabletami, wstawiła nam te rzeczy do testowania, także można przyjść i sobie tam potestować te rzeczy. Wróćmy na chwilę jeszcze do Dnia Darmowego Komiksu, ponieważ biblioteka to jest olbrzymi gmach i poszczególne sale również będą wykorzystywane. Oprócz spotkań z twórcami komiksów, to tam jak co roku podejrzewam, że będzie dużo paneli dyskusyjnych, paneli tematycznych, na co można się załapać. Wiesz co, w tym roku trochę ograniczyliśmy liczbę paneli. Mieliśmy dosyć mocne kłopoty organizacyjne. Tak ciekawe, co mogę powiedzieć, że jeszcze 3 tygodnie temu w ogóle nie było wiadomo, czy impreza się uda, bo wszystko wisiało na włosku. Natomiast jakoś tam udało nam się rozwikłać i w tym roku stawiamy troszkę mniej na wykłady. Także panele będą po dwa, to nie oznacza, że nie będzie tam jakby o czym posłać. I tak jak w zeszłym roku panele były chyba 3, plus jeszcze sala spotkań autorskich, to już w ogóle było szaleństwo. Tak w tym roku zrobimy 2, zaprosiliśmy gości, też będzie w ramach spotkań autorskich przy okazji, to mogę wspomnieć, że będzie wystawa Anny Krztoń. Kto nie zna twórczości, polecam, dziewczyna się bardzo rozwija i będzie można jej wystawy zobaczyć, a później przyjść na spotkanie.
No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich i z Poznania, i z okolic Poznania, i z całej Polski na Dzień Darmowego Komiksu 2017. 3000 komiksów do rozdania, w tym również polskie produkcje, darmozin oraz 3 albumy przygotowane właśnie przez twórców dla Biblioteki Uniwersyteckiej. No, jeszcze tam koło 1000 tych amerykańskich komiksów. No i jeszcze twórcy takiego kultowego czasopisma komiksowego Karton wygrzebali ostatnio komiks Moe i Ratmana i dali nam go. Także paręset tych komiksów chyba, no nie wiem, przesadzam, paręset, może około 200 egzemplarzy. Rzeczy, których właściwie się już nie dostanie w księgarniach, tak mi się wydaje, będzie, będzie po prostu do dostania. Nie do kupienia, tylko do dostania. Także warto być. Super. No właśnie, więc wyjdźcie z domów, tak. Spotkajmy się razem już za tydzień. Tak, za 13 maja w sobotę. Tak jest. I zapraszam. Przypominam, że pierwsza runda rozdawania komiksów o 10.30, więc nie można się wyspać, trzeba wcześniej wstać. Nastawiamy budziki, ale myślę, że to nie jest aż tak. Dziękuję, Olku, za poświęcony czas. Dziękujemy. Bardzo miło się rozmawiało. No, dzięki. Przypomnę, że naszym rozmówcą był Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu, na który serdecznie zapraszamy. Przypominam, że słuchacie audycji Prosto z Kadru. Jest to program komiksowy dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Przechodzimy teraz do przeglądu komiksów, który rozpoczniemy od pozycji z wydawnictwa Yumegari. Tak, jest to tytuł Biały jak śnieg. I to jest komiks zamknięty w dwóch tomach. I nie wiem, czy w audycji, wydaje mi się, że prawdopodobnie tak, ale dla mnie przynajmniej w audycji to jest pierwszy raz, jak omawiam manhwę, czyli komiks chiński, a nie japoński. Tak, wiadomo, kreska podobna, a może kogoś zmylić, ale nie, to jest komiks chiński, który nazywany jest właśnie jako manhwa, a nie manga. Jeszcze mamy na przykład odmianę komiksu koreańskiego i tak dalej. Nie wiem, Filipie, czy sobie przypominasz, żebyś kiedyś miał okazję komiks chiński przerabiać na audycji? A słuchaj, a te opowieści Panny Młodej? Pamiętasz? Ty to czytałeś? Opowieści Panny Młodej to jest, zdaje się, komiks japoński. Japoński, dobrze. Tak. Biały jak śnieg z wydawnictwa Yumegari. Tutaj z góry muszę przeprosić, będę się starał jak tylko mogę poprawnie po chińsku wymawiać te imiona i nazwiska, nigdy jeszcze nie miałem okazji. To jest album, ten dwutomowa historia autorstwa Fuchi i z rysunkami Chichi. Autorzy występują na samym końcu drugiego tomu, jeśli się nie mylę, w formie takiej dodatkowej historyjki, gdzie są przedstawieni w formie takich dwóch małych postaci króliczka i Jabłka, o, no tak mówiąc najprościej. Chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o autorach, niestety absolutnie nie potrafiłem nic znaleźć w internecie na ich temat. Ewentualnie tylko dwie dodatkowe jeszcze prace od autora, czy właściwie autorki rysunków, jeśli się nie mylę, od Chichi. Ale przechodzimy do konkretów. O czym jest Biały jak śnieg? To jest generalnie komiks bardziej komediowy, z takimi lekkimi, miłosnymi elementami. Głównym bohaterem jest tytułowy biały jak śnieg Kucha, co z języka chińskiego oznacza śnieżną kulkę. Jest to demon, lisi demon, biały lisi demon, który sobie to żyje. Który to sobie żyje teraz, próbuję sobie tylko odnaleźć w tomie, żeby się nie pomylić, na Śnieżnej Górze, gdzie sobie żyje, jest traktowany jako taki nicpoń, a przy okazji bardzo mu się marzy, żeby stać się nieśmiertelny, ponieważ z tego, co mówią legendy, opowieści, to właśnie na tej Śnieżnej Górze kiedyś taka osoba była, która tą nieśmiertelność zyskała. No i wracając pewnego razu do domu swojego, odkrywa, że ktoś ściął jego drzewa i wybudował sobie domek, w którym sobie zamieszkał. I on cały zdenerwowany odkrywa, że jest to człowiek Lu Shuxie, który się przedstawia jako osoba zainteresowana demonami, który by chciał zrobić przewodnik demonów. Jest to temat o demonach, jest to temat, który go bardzo interesuje, dlatego sobie postanowił tu zamieszkać. No i tak na dobrą sprawę przejął miejsce, w którym nasz główny bohater zamieszkuje i
to jest taka historia typu kto się czubi, ten cię lubi, w sensie ten bohater drugi, Lucius Ye, on jest taki bardzo spokojny, pogodny, on chce sobie poznać tego naszego lisiego demona, on jest strasznie wściekły, bo mu zabrano jego drzewa, ta druga postać mu meble nawet wzięła z jego jaskini. I jakby jest tutaj taki pewnie ciąg wydarzeń przez całe dwa tomy, ponieważ po drodze tutaj dwie inne postacie, dwa inne demony doprowadzają do tego, że nasz lisi bohater na stałe zamienia się w postać małego liska i razem właśnie z Lucius Ye próbują odnaleźć sposób na to, żeby cofnąć tego efekt u jego znajomego, ktoś się nazywa Haiyu. I przy okazji też właśnie dowiadujemy się, że... Czekaj, jak się nazywa? Haiyu, wiem. A jak to jest napisane? Możesz przeliterować? Nie mogę przeliterować, bo jesteśmy na antenie radia. Chciałbym tu zostać. No i pod koniec tego pierwszego tomu właśnie nasz główny bohater idzie na tą ścieżkę, żeby stać się kandydatem do tego, aby stać się nieśmiertelnym, iść do niebios, ponieważ nie tylko on jest tym jedynym, który by chciał to zrobić, jest do tego jakiś specjalny konkurs. No i drugi tom jakby zamyka ten wątek, gdzie on jakby dostaje się do tego miejsca, które mu zezwala być tym nieśmiertelnym. I teraz ktoś by pomyślał, że trochę za dużo powiedziałem. Nie do końca. Ciężko jakby było troszeczkę tutaj mi omówić ten komiks bez powiedzenia tych podstawowych faktów. No bo niestety muszę to powiedzieć, ale bo my już przerabialiśmy trochę komiksów z Yumegami. Sprawdzałem też nasze playlisty na YouTubie. Mamy trochę tych komiksów z tego wydawnictwa przerobionych. Mieliśmy m.in. Basement, Savage Garden, Grimms Manga, Taju Taju. 6000 metrów pod wodą. Tak jest. Jak tam w skrócie był ten tytuł. Większość tych komiksów była w porządku, była poprawna, zawsze znaleźliśmy coś tam fajnego, część polecaliśmy też mocniej. Grimms Manga chyba mi się najbardziej z tych wszystkich pozycji... To mi ten horror podwodny bardzo, bardzo przypadł do gustu i obok Junji Ito polecam horrory. No, a ja niestety muszę powiedzieć, że właśnie Biały jak śnieg chyba jest najsłabszą pozycją z Yumegari, ponieważ... Dlaczego? Muszę najpierw zacząć od szaty graficznej, ponieważ tutaj nie ma jakby stałej, jednolitej kreski. Tutaj jest takie przeskakiwanie... Nie lubię tego mówić, ale tak jakby typowo właśnie w mandze, to znaczy, że mamy jakby tą charakterystyczną kreskę, która często przechodzi w scenach komediowych na ten tak zwane chibi, czyli takie małe, zdeformowane postaci, gdzie momentami w niektórych scenach z kolei to przy poważniejszych scenach przeskakuje w taką dokładną, wyidealizowaną kreskę na takich jakby wręcz zwolnionych scenach. I te przeskoki tylko jakby utwierdzają w to, że no niestety no, kreska autorki jest no, niezbyt dobra, przynajmniej w moim przekonaniu. No widać, no, nie wiem, dla mnie to po prostu widać pewne braki warsztatowe. Czasem twarze, czy w ogóle kształty są krzywe, za długie, nieproporcjonalne. Wydaje mi się, że gdyby autorka obrała tylko i wyłącznie jedną stylistykę, taką stałą bardziej, to może wyszłoby to na lepsze całemu komiksowi, a tak to niestety te przeskakiwania cały czas tylko udowadniały, że no coś tu nie gra, że nie wszystko jest takie, jakie za bardzo powinne. No i niestety, kiedy były sceny właśnie przechodzenia do tych takich bardziej romantycznych, że tak powiem, scen czy postaci, gdzie one jakby te piękno miały podkreślać, to no niestety one nie były zbyt reprezentatywne, a powinny być. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to jest ona trochę zbyt chaotyczna, za bardzo motywacja postaci jest bardzo naiwna, właściwie prawie nic o niej się nie dowiadujemy. Wiemy tylko, że nasz tytułowy biały jak śnieg lisi demon no chciały zostać nieśmiertelne i mamy o tym tylko jedną informację na samym początku i nagle pod koniec pierwszego tomu czytelnik się dowiaduje, no to teraz on idzie na test. Ale jaki test? O co chodzi z testem? I chodzi o test, żeby się stać nieśmiertelnym, ale tak, trzeba przejść... Na maturę poszedł. To trzeba przejść jakiś test, żeby się stać nieśmiertelnym, ale o co chodzi? O co chodzi z, nie wiem, dlaczego inni też mogą przechodzić przez ten test? Dużo niedomówień, chaos, no i mamy taki jeszcze wątek, taki jakby właśnie to, co powiedziałem, kto się czubi, ten się lubi między tymi dwoma postaciami i on też moim zdaniem jest raczej słabo rozpisany, naiwny, no on tam
miał kilka takich śmiesznych scenek, ale raczej mnie nie zachwyciło mnie to, szczerze mówiąc. Mówię, w wydawnictwie Megary wydaje mi się, że są duże, ciekawsze pozycje i szczerze mówiąc, no niestety, mnie ta manhua nie zachwyciła. Oczywiście jakby nie chcę tutaj zniechęcać, bo na pewno są jeszcze jakieś inne komiksy z tych rejonów, które warto by na pewno polecić. Jedyne, co tutaj mogę jeszcze dodać, że na samym końcu komiksu jest tak, wiecie, wywrócone wszystko do góry nogami trochę. I to jest troszkę zaskakujące i tutaj mi to splusowało, aczkolwiek pewne zwroty akcji były bardzo, bardzo mocne do przewidzenia już praktycznie na samym początku, więc niezbyt starannie narysowany, niezbyt ciekawie napisany. No niestety, muszę to powiedzieć, no dla mnie to nie był najlepszy komiks z tego wydawnictwa, ale oczywiście jeśli lubicie komedię, postacie z lisimi uszkami, no to zawsze możecie sprawdzić, czemu nie, może wam przypadnie do gustu. Biały jak śnieg z wydawnictwa Yomegari. Słuchajcie audycji Prosto z kadru, audycji o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Przed nami jeszcze dwa komiksy, które dobrałem tak, żeby one jakby były spójne tematycznie, ale to... Ty dobrałeś? To tak się dobrało. Ty powiedziałeś, że chciałbyś dzisiaj omówić Hawkeye'a, a ja już wcześniej czytając Hawkeye'a, znając jeszcze Miesiąc Miodowy, stwierdziłem, że te dwa komiksy trzeba omówić razem, ponieważ te dwa albumy bardzo mocno poruszają, wykorzystują różne środki artystyczne, mają bardzo bogatą poetykę komiksu, czyli coś, na co nowi czytelnicy nie do końca zwracają uwagę, coś, co jest tylko dodatkiem tak naprawdę do dobrego scenariusza, do fajnej szaty graficznej, a co na pewno, co bez wątpienia podnosi jakby wartość danego dzieła komiksowego. Na pierwszy ogień pójdzie Miesiąc Miodowy na safari z wydawnictwa Kultury Gniewu. No i to jest jakby taki typowy komiks, ponieważ okej, Kultura Gniewu wydaje mnóstwo różnych komiksów o różnej tematyce, o różnej stylistyce, aczkolwiek ma na swoim koncie bardzo dużo takich alternatywnych pozycji i kiedy wzięlibyście Miesiąc Miodowy na safari do ręki, to byście stwierdzili tak, ze względu na sposób wydania, kolorystykę i tematykę, tak, to jest taki typowy komiks z Kultury Gniewu. To jest coś, co to wydawnictwo wnosi na nasz rynek komiksowy. Kultura Gniewu chce wysłać wszystkich na Miesiąc Miodowy, na safari. Wszystkich szczęśliwców, ale ten Miesiąc Miodowy to nie będzie byle jaki, ponieważ Jesse Jacobs, autor z Kanady, wymyślił bardzo, bardzo taki specyficzny świat. Po pierwszym wertowaniu przychodzą na myśl takie stare gry komputerowe z początku lat 90., a to ze względu właśnie na taką kolorystykę, tak, gdzie dominuje taka zieleń, ale taka charakterystyczna, taka szara, jasna zieleń. No i również tutaj mamy takie aksonometrie, widok z kosu, co też przywołuje właśnie stare gry komputerowe. Natomiast kiedy już przebrniemy przez ten komiks, no to jasno można scharakteryzować Miesiąc Miodowy na safari jednym słowem. Kwaśny. To jest super kwaśny komiks. I ten właśnie ta specyfika tego komiksu jest właśnie wyciągana na wiele sposobów. Przede wszystkim ze względu na szatę graficzną. Autor rysuje właśnie ludzi z takimi bardzo nieproporcjonalnymi, długimi nogami, co dodaje takiej specyfiki. Mają takie wielkie karki, jakby każdy z nich był Schwarzeneggerem. W dodatku, no ten roślinność i te stwory. Bo wy słuchajcie, bo wyobrażacie sobie safari, no to myślicie, no tutaj taka afrykański krajobraz, żyrafy, zebry, jakieś bawoły, lwy, a tutaj nie. Lwy, tygrysy i niedźwiedzie. Tak jest. Lisy, jenoty, łosie. Lisy. O matko, znów lisy. Nie, sobie żartuję. Tutaj są naprawdę jakieś takie meduzopodobne coś, jakieś takie dżdżownice z wieloma mackami, jakieś takie chodzące ręce, jakiś stwór z jednym okiem, z wieloma odnóżami. Naprawdę takie egzotyczne, kwaśne. I to jeszcze ta zieleń, ta kontrastująca zieleń, bo z jednej strony mam tutaj gdzieś taką mocną, ciemną, z drugiej strony jasną. I on też, autor, bawi się, do tego zaraz przejdę.
No i właśnie jeszcze scenariusz. Dwójka bohaterów, dowiadujemy się z kontekstu ich, z ich rozmów, że są na miesiącu miodowym, oczywiście tak jak tytuł zdradza, ale jest jakby między nimi duża różnica wieku. Obydwoje pochodzą z dużego miasta. Pan tutaj jest pracownikiem biurowym, który ma duże wpływy w mieście, jest, domyślamy się, jakąś osobistością, ma poważanie, dużo pieniędzy. No i jest jeszcze ten ich cały opiekun, który tutaj cały czas broni ich, ponieważ jak się dowiadujemy, wszystko w tej dżungli, na tym safari chce ich zabić, wszystko jest trujące, mnóstwo pasożytów. No i właśnie, no i tutaj to nie jest taka zwykła opowieść, że mamy jakąś fabułę. Oczywiście jest tutaj fabuła, mamy następstwo tam czasu, że album składa się z krótkich takich historyjek na jedną planszę, na parę plansz. No jest pewna chronologia oczywiście, jak to się kończy, to oczywiście nie zdradzę, ale mamy takie przerywniki. No i te przerywniki nadają klimatu, są na przykład przybliżone w jaki sposób, co musi przygotować, w jaki sposób przygotować się musi właśnie taki opiekun, żeby móc bronić ludzi na takim safari, ale mamy również opis niektórych organizmów. Ja tutaj sobie pozwolę przytoczyć, ponieważ mam tutaj opis, że no i tutaj ten opiekun właśnie tłumaczy, że jeśli spędza się tutaj tyle czasu co ja, na pewno jest się nosicielem wielu pasożytów. Przed laty jakiś pasożyt ślizgnął mi się do moich ust, kiedy spałem. Usadowił się wygodnie na tylnej ścianie mojego gardła. W kilka minut wyżarł mi cały język i zajął jego miejsce. O nie. Wciąż tam jest. Patrzę, mamy zbliżenie na ten język, który jest niczym właśnie u obcego. Pasożyt zachowuje się jak język, pozwalając mi normalnie funkcjonować. To w zasadzie dość symbiotyczna relacja. Mój zmysł smaku niezwykle się wyostrzył, dlatego tak świetnie gotuję. W zamian pasożyt pobiera odrobinę każdego zjadanego przeze mnie posiłku. No i tak w skrócie, takich wątków mamy naprawdę tutaj bez liku. No i tutaj przejdziemy w końcu do tej poetyki, ponieważ te środki artystyczne, które tutaj autor wykorzystuje, ich jest naprawdę bez liku. W pewnym momencie na przykład bohaterowie wędrują obok jakiegoś wzgórza, gdzie dochodzi do anomalii czasowej i widzą siebie za 45 sekund. I spróbujcie sobie wyobrazić, w jaki sposób to przedstawić, że jakby w pewnym momencie czas się poszerza, że widzimy równocześnie siebie z teraźniejszości, siebie z przyszłości i siebie z przeszłości. I to w bardzo fajny sposób graficzny zostało przedstawione. Wcześniej mówiłem o kolorze. Tutaj również sugeruję drugi plan, kiedy rezygnuję z czarnego konturu i stosuję kontur właśnie taki ciemnozielony. To samo, kiedy ktoś coś mówi ciszej. Dymek ma zupełnie inny odcień, co sugeruje mniejszą siłę tej wypowiedzi. A na końcu jeszcze taki mikrospoiler, dochodzi do takiego zderzenia telepaty z kimś, kto jeszcze do końca nie ma takich zdolności telepatycznych. I to jest tylko próbka, bo jest mnóstwo tutaj takich bardzo fajnych zabiegów artystycznych, jeśli chodzi o kompozycję. Wykorzystuje autor tutaj również swoje egzotyczne stwory. Ja tutaj chciałbym też Wojtku pokazać jedną planszę. Oczywiście. Ze stworami. No mamy właśnie też mnóstwo takich bardzo fajnych animacji, ale mówię, komiks typowy dla kultury gniewu. Zobacz sobie na tą planszę, powiedz mi, co widzisz. Ale którą planszę? Tą z prawej strony. Pochód potworów? Tak, jeden potwór ma jedno oko pionowe, jeden potwór ma drugie oko pionowe, jeden potwór ma usta. I na planszy, tak, i na planszy widzimy, jak się przyjrzycie, dostrzeżycie twarz, ale to są pojedyncze kadry. Widzisz? Oko, usta. Po czym na poszczególnych kadrach te stwory zaczynają zbliżać się do siebie i wędrują w jednym kierunku i znowu to wygląda jak takie chodzące twarze. Ale patrz, tu jest jedna twarz, a tu jest druga twarz. Tak, i ono się zaczyna poruszać, nie? No i właśnie dlatego trzeba w skupieniu. I tutaj zwracam uwagę, jeśli chodzi o poetykę komiksu, to właśnie w publikacji Miesiąc Megowy na Safari mamy ją bardzo, bardzo rozwiniętą. A to są wąsy dla tej dużej twarzy na całej stronie. Tak, a to są wąsy, także wow. Albo raczej broda w tym momencie. Tak. Także słuchajcie, jeśli was zaintrygowałem, to jeszcze raz przypominam, Miesiąc Miodowy na Safari z wydawnictwa Kultura Gniewu. Przechodzimy teraz do ostatniego komiksu, którym jest Hawkeye. Moje życie to walka z wydawnictwa Egmont. Jak powiedziałem w poprzednim wejściu, teraz omawiamy komiksy, które mają bardzo dużo akcent, kładą na poetykę komiksu, na wykorzystywanie różnych oryginalnych, kreatywnych środków artystycznych. I tu muszę powiedzieć, że Hawkeye w tym momencie wyważył drzwi do komiksu alternatywnego, eksperymentalnego, artystycznego, jeśli ktoś lubi takie określenie.
I to zrobił w dosyć brutalny sposób, ponieważ Hawkeye, to przypominam, to jest Marvel, komiks, który jest komercyjny, który nastawiony jest na komiksy rozrywkowe, superbohaterskie. Szukaj się chyba krótkie określenie, mainstreamowe. Mainstreamowe, tak. Świetnie. Tak, dokładnie. Mainstream wbija się mocnym uderzeniem do komiksu alternatywnego i rzuca go po prostu gdzieś dalej na kolejne, gdzieś tam w kąt. I to jest w tym momencie naprawdę duży moment, że mainstream tak mocno czerpie z komiksu eksperymentalnego. Dlaczego to jest ważne? Znaczy, to jest ogółem normalne zjawisko i na przestrzeni wielu, wielu lat i w filmie, i w komiksie jest to zauważalne. To jest taka naturalna kolej rzeczy. Są twórcy, którzy eksperymentują z jakąś formą. Są zazwyczaj publikacje niszowe, undergroundowe, eksperymentalne, nie dla każdego zjadliwe, ale kiedy jakieś środki artystyczne stają się na tyle popularne, zrozumiałe dla szerszego odbiorcy, to wtedy mainstream je zagarnia, przywłaszcza sobie i one są wtedy normalne. I myślę, że współczesny na przykład widz w kinie nie dostrzega pewnych rzeczy, które byłyby niezrozumiałe, byłyby nowością dla kogoś, który by zasnął w, nie wiem, w roku 20, poprzednim wieku i obudził się w naszych czasach i obejrzał jakiś współczesny film. Ja tak może uspokoję tych, którzy się troszeczkę wystraszyli na to, co Filip powiedział. Ja tylko we wstępie powiem. Hawkeye jest serią, która wystartowała w 2012 roku, czyli to nie jest stary komiks. Jest to współczesny jak najbardziej. Scenarzysta to Matt Fraction, znany z wielu innych komiksów, chociażby taki jak Sex Criminals, które mam nadzieję się w końcu kiedyś pojawi w Polsce. I mamy tutaj niesamowite rysunki dwóch artystów, Dawida Aha i Javiera Pulidy. Czy Polido właściwie, chyba nie powinno się odmieniać jego nazwiska. I to, o czym Filip mówi, to, że to jest taki mainstreamowy komiks, ale taki bardziej jak to określiłeś? Alternatywny. To nie znaczy, że na przykład rysunki są nie wiadomo jak mocno wyróżniające się na przykład. Tu przede wszystkim chodzi o sposób narracji i wykorzystania tych środków, o których mówiłeś. Tak, ponieważ tak. Kreska jest... Dla mnie bardzo mocno Dawid Aha to jest artysta, który w Hawkeye'u bardzo mi przypomina Davida Mazzucchelliego w Batman Rok Pierwszy. Albo Michaela Larka w Gotham Central. Jeśli czytaliście Gotham Central albo Batman Rok Pierwszy to i wam się podobało, to Hawkeye wam przypadnie po prostu mega, mega do gustu. Kontynuując, ogółem w mainstreamie mamy mnóstwo komiksów, które mają bardzo fajne środki artystyczne i w Spider-Manie, i gdzieś w Supermanie, w poszczególnych zresztach znajdziecie bardzo fajne rzeczy, które badacze na całym świecie biorą do analizy jako fajne przykłady. Tylko chodzi mi po prostu o to, że Hawkeye w tym momencie zabiera temat twórcą alternatywnym, twórcą eksperymentalnym. Się okazuje, że jak ktoś wychodzi, że o, jaka śmiała kompozycja, jaka śmiała animacja, tutaj zwolnione tempo i tak dalej, to może powiedzieć, słuchaj, no Hawkeye, to już to było w 2012. Wymyśl coś nowego. Co mają wymyśleć nowego? W tym momencie twórcy już kończą zabawę, przynajmniej do tego stopnia, co widzieliśmy w Hawkeye'u, ponieważ wychodziły później, cały czas tutaj przypomniał mi się komiks Maczużnik, który w Polsce był odebrany jako coś nowego, coś świeżego, coś fajnego. Się okazuje, że nie. Hawkeye w zeszłym roku, rok wcześniej, zrobił to samo. Więc to już nie ma nic oryginalnego. Twórcy alternatywni muszą pójść dalej, muszą stać na baczności. Tak, zostali zepchnięci do granicy komiksu. Teraz będą tworzyć tak na pograniczu mediów różnych, picture booka, komiksu, historyjki obrazkowej, takie twory, ponieważ już mainstream wziął, co do mainstreamu należy. Bo taka jest kolej rzeczy, bo za paręnaście lat znowu to, co teraz jest eksperymentalne, przejdzie do mainstreamu i to będzie coś zupełnie normalnego. Ale o jakie rzeczy chodzi, bo to faktycznie cały czas... Przykłady, przykładziki. Kiedy mamy na przykład prezentację jakiegoś nowego bohatera, nagle jest w filmie to byłaby klatka stop, zmiana kolorystyki i informacja, kto, tak, i negatyw, kto to jest. Kiedy na przykład Hawkeye szuka w swoim... szuka różnych strzał podczas pościgu i co chwilę dostaje od Kate Bishop kolejne strzały i on nie wie jakie, to patrzy i mamy znowu kadr ze zbliżeniem, strzała dźwiękowa. I wszystko jest tak, jakby to był jakiś... Takie notatki. Nawet nie, jakby to była instrukcja klocków Lego. Dokładnie. Że mamy taką zawsze rysunek z tej samej perspektywy, że kolejna strzała, różne groty i właśnie na czym one polegają. Świetny początek. Jeśli właśnie mogę
też pozwolić, bo nie wiem, czy też chciałeś o tym mówić, coś, co ja się w ostatnim czasie przynajmniej nie spotkałem, w samych dialogach między bohaterami, gdzie Hawkeye słysząc rozmowę kogoś na ulicy i mamy normalne dymki od tych innych postaci i widzimy, co one mówią, ale w środku tych dymków są komentarze od głównego bohatera, gdzie coś mamy tam, coś tam po francusku. Wypad, a może to rosyjski w nawiasie i tego typu rzeczy, gdzie nawet gdzie czytelnik jakby jeszcze bardziej potrafi odbierać to tak samo jak bohater tego komiksu, jeszcze bardziej wsiąknąć w jego świat. Mnie się też niesamowicie podobały sceny akcji, gdzie na przykład, jak mówisz o tych animacji, jest tutaj scena, gdzie na jednym kadrze widzimy, o, właśnie, ja też sobie tak, tutaj znalazłem ten przykład. Gdzie Hawkeye rzuca kartą, ale mamy obok trzy inne kadry, które pokazują, jak on tą kartę, jaki ruch wykonuje z dłoni. Zgadza się. I to jest w taki płynny sposób przychodzący, że rzeczywiście ma się wrażenie, że się widzimy od razu efekt, ale jednocześnie jakbyśmy w zwolnionym tempie wcześniej widzieli, co się dzieje. Jeszcze inny motyw na zwolnione tempo, kiedy on strzela sobie, rozmawiając ze swoją partnerką i mamy ten ruch pokazany, że on napina łuk, cięciwe strzela, mierzy i strzela w momencie, kiedy właśnie Kate Bishop mówi to bardzo... Dobrze, tak. I mamy literowanie i na każdą zgłoskę inny wyraz twarzy oczywiście. I mamy tutaj w tym momencie 14 kadrów. Daj szacunek dla tłumacza, że dobrał takie polskie słowa, żeby pasowało pod... No Marceli Szpak tłumaczył. Tak, a w Poznaniu było drukowane. No można tak, zobaczyć. Tak, dokładnie. Ten komiks. I także też w tym momencie, że during, w tym czasie, kiedy ona mówi właśnie te parę słów, to on tak. Ale oprócz graficznych eksperymentów mamy również na poziomie scenariuszowym. Aha, no jeszcze warto zaznaczyć, że kolorystyka dominuje cały czas ten fiolet, który jest charakterystyczny dla Hawkeye'a. Kiedy jest cenzura, ponieważ powinna być jakaś nagość bohatera, to mamy miniaturkę jego twarzy. Dokładnie. Jest taki oldschoolową z lat 60. No i scenariusz, który jest pocięty, co mamy skoki w czasie. Mamy skoki że my w czasie, tak. Widzimy, co się stanie później, jaki będzie efekt czegoś, ale co się stało, że jest, że Hawkeye idzie z psem do weterynarza, to dowiadujemy się dopiero później. Coś tak. Jak w Pulp Fiction. Również, to jest dla nas zrozumiałe, ale ta chronologia pocięta kiedyś nie była. Również mamy na poziomie właśnie opowiadania historii tutaj pewne eksperymenty. No i właśnie, skoro już tak bardzo zachwaliliśmy sobie warstwę wizualną, ja sobie tylko pozwolę dać kilka słów o samej fabule, bo ten Hawkeye, tak bardzo takie skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, to jest takie superhero wymierzone z takim street level, ponieważ poznajemy w ogóle pierwsza strona... On nie ma supermocy. Nie ma supermocy. I pierwsza strona, to a propos takiej korespondencji między mediami, pierwsza strona to jest przerysowana scena z filmu Avengers, gdzie on jest właśnie pokazany jako ten członek Avengers, a zaraz jak on tam strzela z tego łuku, spadając z budynku, i zaraz potem widzimy, jak on spada na samochód, jest cały poobijany, leży w szpitalu. W międzyczasie właśnie widzimy tego psa, którego on zabrał do weterynarza. W międzyczasie widzimy, jak próbuje pomóc innym mieszkańcom kamienicy, w której on mieszka, żeby tutaj pomóc z takim nieuczciwym, niefajnym właścicielem całego budynku. I tutaj mamy wymieszane właśnie takie normalne życie tego bohatera i takie społeczne problemy wymieszane z takim typowym, znaczy nietypowym, fajnym, superbohaterskim tonie. Wszystko jest luźno, fajnie, jest dużo akcji, jest dużo humoru. Ja osobiście wolałbym, żeby właśnie więcej było takiego bardziej społecznego, tego Clinta, jak jest jakby poza rolą Hawkeye'a, tylko właśnie ma takie problemy, rozwiązuje takie problemy jak z innych współlokatorów budynku, w którym mieszka, ale szacun, naprawdę ta seria jest po prostu, dla mnie jest świetna i tak, bardzo się cieszę, że to wyszła. To jest świetny pomysł na promocję bohatera, który wbrew pozorom nie jest tak popularny jak jego koledzy z drużyny, jak Captain America, Iron Man, Thor, którzy dostali swoje filmy kinowe i które siłą rzeczy zostały bardziej wypromowane. No tutaj wydawnictwo Marvel chciało zwrócić uwagę, że hej, mamy jeszcze Hawkeye'a, który w sumie przypomina trochę Green Arrow, ale to jest zupełnie ktoś inny. No i on tylko umie strzelać z łuku, chociaż ma broń palną do dyspozycji, ale strzela z łuku, więc zobaczcie, tu jest komiks, który jest bardzo fajny i faktycznie potwierdzamy, komiks jest bardzo fajny i to jest świetny pomysł marketingowy, żeby wypromować tego bohatera. Także, no cóż, jeśli jesteście badaczami komiksu, albo jeśli po prostu chcielibyście przeczytać jakiś komiks, który ma bardzo rozwiniętą poetykę komiksu, to zapraszamy do pozycji Hawkeye. Moje życie to walka, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont. I podsumowując bardzo szybciutko, ponieważ zbliża się koniec, dzisiaj rozmawialiśmy z Aleksandrem Gniotem, który zapraszał, tak jak my zapraszamy was
czas na Dzień Darmowego Komiksu. Już za tydzień w sobotę w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka omówiliśmy dla was takie komiksy jak Biały jak śnieg z wydawnictwa Jumegari, Miesiąc miodowy na safari z wydawnictwa Kultura Gniewu oraz Hawkeye, Moje życie to walka z wydawnictwa Egmont. Jeszcze szybko zapraszamy was na nasz kanał na YouTube, gdzie udostępniamy archiwalne odcinki Prosto z Kadru oraz dajcie lajka na naszym fanpage'u Prosto z Kadru. Tak to życzymy wam udanego weekendu, wypocznijcie. Mamy nadzieję, że z komiksem w ręku i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć. Bada boom, 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 bada bo